Jaki jest czarny scenariusz dla cen gazu w Polsce? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry, Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Pojawiła się prognoza BNP Paribas, że w czarnym scenariuszu w Polsce starczy gazu tylko do końca stycznia, w optymistycznym do końca marca i przed nami podwyżki cen. Jak oceniasz sytuację na europejskim rynku gazu? Europejski rynek gazu nie wygląda aż tak tragicznie, jak przedstawiają to media. Oczywiście czeka nas prawdopodobnie ciężka zima, czeka nas tak naprawdę wiele możliwych scenariuszy. Natomiast Europa powoli budzi się do tego, żeby dywersyfikować swoje dostawy i ograniczać popyt. Więc od tej strony sytuacja nie wygląda źle. Magazyny w Polsce są wypełniane w 100%. Te magazyny są oczywiście bardzo małe i teoretycznie wystarczą na dwa i od jeden do dwóch takiego zużycia miesięcznego bez kontynuacji dostaw w miesiącach zimowych. Podobnie działa to w przypadku innych krajów europejskich. Te magazyny też nie są duże. Oczywiście magazyny w Niemczech są kilkukrotnie większe niż w Polsce, natomiast tam to zużycie gazu jest zdecydowanie większe. Magazyny w Niemczech są wypełnione powyżej 85%, w całej Unii Europejskiej powyżej 80%. Mamy oczywiście zamknięte dostawy z Nord Stream 1, natomiast ogólnie te dostawy też nie były jakieś bardzo, bardzo duże. No zdecydowanie więcej tego gazu bierzemy z Norwegii, kilkukrotnie więcej niż z całej Rosji aktualnie przez kilka innych rurociągów, ponieważ mamy rurociąg ukraiński, mamy rurociąg turecki, oczywiście Jamał już od dawna nie działa, natomiast z tamtych dwóch rurociągów też tego gazu nie było bardzo, bardzo dużo, więc trzeba pamiętać o tym, że te dostawy z innych krajów są prowadzone i oczywiście takie czarne scenariusze zakładają po pierwsze, że dostawy z innych krajów mogą być wstrzymane, czyli powiedzmy będą jakieś problemy z przesyłem gazu z Norwegii, czy problemy z przesyłem gazu z Afryki, czy jakieś problemy takie jak wystąpiły jeszcze niedawno ze Stanów Zjednoczonych, czyli mieliśmy awarię terminali eksportowych. Takie czarne scenariusze mogą się zrealizować, no ale nie prawdopodobnie nie wszystko naraz. Druga rzecz to oczywiście czarny scenariusz zakłada, że zima będzie bardzo mroźna, taka jak była w 2018 roku czy w 2019. Wtedy mieliśmy naprawdę bardzo wyraźny spadek zapasów w całej Europie, który przyczynił się do tego, że generalnie mamy teraz taki stan rzeczy, jaki mamy, czyli jednak te ceny są wywyższone. Oczywiście tym powodem, dlaczego są te wysokie ceny gazu, to jest oczywiście to, że nie mamy dostaw z Rosji. Natomiast to, że mieliśmy wcześniej te bardzo mroźne zimy, które doprowadziły do bardzo niskich stanów magazynowych, to też powoduje, że te ceny są bardzo wysokie. No, nie udało się odbudować na przykład w zeszłym roku tych stanów magazynowych. Zima była całkiem umiarkowana, więc no nie było źle, gazu nie zabrakło, natomiast no teraz taki scenariusz powiedzmy utrzymania dostaw z tych wszystkich krajów, o których wcześniej wspomniałem, czyli Norwegia, kraje Afryki Północnej, czy Stany Zjednoczone, Katar, czy również Australia, czyli mamy standardowe dostawy przy standardowym popycie, bez dostaw z Rosji, wtedy gazu w Europie zabraknie pod koniec marca. I to jest scenariusz taki, powiedzmy, moim zdaniem słaby, ale bazowy. Natomiast trzeba cena 400 euro za megawattogodzinę na giełdzie amsterdamskiej, to jest ta realna cena?
Realna, jeżeli zima będzie mroźna. Ponieważ jeżeli zima nie będzie mroźna, wtedy Europejczycy będą mogli ograniczać zużycie gazu. Wtedy będzie można ograniczać ogólnie temperatury w wielu pomieszczeniach, nie tylko tych prywatnych, ale również komercyjnych. Wtedy część przedsiębiorstw będzie się mogła przenieść na inne źródła energii. Już teraz wiemy, że no niestety te wysokie ceny gazu powodują, że producenci nieco obniżają swoje perspektywy produkcyjne. Mamy bardzo ciężką sytuację na rynku producentów nawozów, więc istnieje szansa na to, że producenci nawozów będą tą produkcję swoją outsourcować przede wszystkim na kraje arabskie czy również na Chiny, ponieważ tam te ceny energii są nieco niższe, więc no, ta sytuacja nie jest jakaś bardzo, bardzo dobra. Natomiast myślę, że Europa jednak da sobie radę w zimie i jednak nie będziemy jakoś bardzo, bardzo marznąć. Nie będzie tak, że w lutym nagle wszędzie zabraknie gazu i nie będzie absolutnie niczym ogrzewać. Myślę, że taka sytuacja jest mało prawdopodobna, aczkolwiek takie skoki cenowe, które miały miejsce jeszcze niedawno, doszliśmy do 350 euro za megawattogodzinę, teraz jest to 230 euro za megawattogodzinę. Myślę, że jeszcze przed zimą skoczymy jeszcze raz przynajmniej do 300 euro za megawattogodzinę. Natomiast wydaje mi się, że właśnie luty, marzec pokażą, że wcale tego gazu jakoś mocno nie ubywa i stany magazynowe są całkiem wysokie i wtedy ceny gazu powrócą prawdopodobnie nawet do 100-150 dolarów za megawattogodzinę. A jeszcze chciałem cię zapytać o ceny na warszawskiej giełdzie towarowej, bo w czerwcu można było kupić gaz na rok przyszły po 500 zł za megawattogodzinę, a w sierpniu ta cena wzrosła do 1500 zł, czyli to mogą być już szczyty cenowe? Trzeba pamiętać o tym, że jeszcze niedawno korzystaliśmy z gazu rosyjskiego. Teraz już z tego gazu nie korzystamy, więc zostały nam no niestety te najdroższe źródła, czyli przede wszystkim gaz LNG. I dlatego najprawdopodobniej nie ma szans na to, żebyśmy powrócili do tych niższych poziomów typu kilkaset złotych za megawattogodzinę. Najprawdopodobniej jednak te ceny pozostaną w okolicach 800 do 1000 złotych za megawattogodzinę. Natomiast tak jak już mówiłem, w momencie, kiedy okaże się, że Europa, że Polska poradziła sobie z tą bardzo trudną sytuacją w przyszłym roku i nawet początkiem tego roku będzie zdecydowanie wiele terminali LNG w Europie. Niemcy mają mieć 3 lub 4 nawet terminale LNG pływające na przełomie tego roku i przyszłego, więc to może zmienić bezpieczeństwo energetyczne, a kiedy mamy bezpieczeństwo energetyczne, wtedy te ceny się ustabilizują, więc kiedy zastąpiony zostanie cały rosyjski gaz, ceny powrócą do takich poziomów standardowych, czyli powiedzmy do takich, które były notowane przed inwazją w Azji. One oczywiście były zdecydowanie wyższe. Tam płaciliśmy rzędu 100 do 150 euro czy dolarów za megawattogodzinę. W Europie to były ceny absolutnie wysokie, ponieważ no jeszcze rok czy dwa lata temu płaciliśmy 30-40 za megawattogodzinę, więc to były bardzo, bardzo niskie poziomy. Natomiast powinniśmy przyzwyczaić się do nowych realiów, że te nowe realia, takie bardzo optymistyczne, będą jednak pokazywały, że ten gaz będzie kosztował 100-150 dolarów za megawattogodzinę. Przypuszczam, że wspierałbyś apele tych państw, które rozmawiają ze swoimi przedsiębiorcami, ze społeczeństwem, zalecając ograniczenia w zużyciu gazu, w zużyciu energii, bo ponoć nawet ograniczenie o 15% by zapewniło taką stabilną sytuację. No a w Polsce się o tym nie mówi, o oszczędnościach oczywiście, raczej bo o rozsypywaniu pieniędzy w formie różnych dofinansowań. Jeżeli chodzi o gaz, to oczywiście w Europie trzeba pamiętać o tym, że
gaz w Europie jest zdecydowanie ważniejszy dla przedsiębiorstw. W Polsce oczywiście część sektorów korzysta z gazu, tak jak już wcześniej wspominaliśmy o sektorze nawozów, tam gaz jest bardzo ważny, natomiast gaz w Polsce jest używany przede wszystkim do ogrzewania, więc dlatego się tutaj nie mówi o oszczędnościach, ponieważ no trudno namówić całe społeczeństwo do tego, żeby nagle, powiedzmy, ograniczyć temperaturę w naszych piecach o 3-4 stopnie, prawda? No każdy ma jakiś komfort życia i trudno mu, powiedzmy, przyzwyczaić się do tego, że no będzie po prostu w domu marzł, więc niestety w Polsce bardzo trudno mówić o ograniczeniu zużycia gazu, tak samo w krajach zachodnich. Tam też za bardzo nie mówi się o tym, żeby ograniczać zużycie gazu przez gospodarstwa domowe, raczej mamy dopłaty do energii. No, wystarczy wspomnieć o ostatnim planie w Wielkiej Brytanii nowej premier Liz Truss, która ma przeznaczyć ponad 100 miliardów funtów na to, żeby zamrozić rachunki, więc mówi się o tym, żeby ograniczać popyt ze strony przedsiębiorców, ale jeżeli chodzi o konsumentów takich końcowych, tu już troszkę mniej się spekuluje, troszkę mniej się mówi na temat tego, żeby ograniczać zużycie. O cenach gazu rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję, Michał, za rozmowę. Pozdrawiamy. Dziękuję również.